Rozpoczynamy pierwszą konferencję z cyklu Szkoła Człowieczeństwa. I można by sobie zadać pytanie, po co nam jakaś Szkoła Człowieczeństwa? Są piękniejsze rzeczy w Kościele. Poczytajmy coś o ojcach Kościoła. Wejdźmy w jakąś modlitwę kontemplacyjną, głęboką medytację. To jest coś, co sprawi, że będziemy coraz bliżej Pana Boga. To wszystko jest uzasadnione, ale na nic nam modlitwa kontemplacyjna, na nic nam głęboka medytacja i godziny spędzone na adoracji, jeżeli nie zrozumiemy swojego człowieczeństwa. Jeżeli to wszystko, co duchowe, nie osadzi się na fundamencie, jakim będzie nasze człowieczeństwo. Dlatego, że człowiek jako osoba to nie tylko dusza, ale to również psychika, również nasze ciało. I chcemy, aby te wszystkie drogi szły w jednym kierunku. Aby te wszystkie sfery rozwijały się w podobnym stopniu. Ponieważ jeżeli tak nie będzie, będziemy dochodzili do momentów skrajności. Że ktoś będzie w stanie wyjść na spotkaniu i prowadzić głęboką modlitwę, a wyjdzie z kościoła i przy pierwszej, lepszej okazji pokłóci się z drugim człowiekiem, będzie osądzał, obmawiał, szybko się będzie denerwował, nie będzie rozumiał, jak ujarzmić swoje emocje. Dlatego Szkoła Człowieczeństwa, która uczy nas, jak rozwijać i postępować w formacji ludzkiej. Pamiętam początki seminarium, kiedy wychowawcy seminaryjni posyłali nas do różnych prac, które wydawały nam się po ludzku bezsensowne. Kazali nam robić rzeczy, które tak naprawdę nie miały jakiegoś głębszego celu. Ponosiliśmy konsekwencje za pewne rzeczy, których tak naprawdę nie zrobiliśmy. I ja cały czas się denerwowałem, no dlaczego tak jest? Czy nie możemy pójść do pracy, która będzie miała sens, którą będę wykonywał z ogromną radością, bo potem będę widział jej owoce? Czy nie mogę odpowiadać tylko za to, co tak naprawdę popełniłem? Czy jeżeli coś uzasadniam, chcę się gdzieś zwolnić i mam konkretne argumenty, to dlaczego ktoś mi mówi nie? Zacząłem to rozumieć dopiero później, na kolejnych latach. Kiedy popatrzyłem na tą formację szerzej, widząc, że to wszystko miało ogromne znaczenie, ponieważ to były lekcje pokory, lekcje posłuszeństwa i tak dalej. I gdyby nie to, rzeczywiście bylibyśmy takimi robotami do spowiadania, sprawowania Eucharystii, pomagania drugiemu człowiekowi, ale w bezpośrednim kontakcie okazałoby się, że z seminarium wychodzi grono egoistów, którzy chcą służyć przede wszystkim sobie. Dlaczego brak formacji ludzkiej jest zły? Dlatego, że sprzeciwia się on zadaniu, które Jezus powierzył człowiekowi, które powierzył apostołom podczas wniebowstąpienia. Jezus powiedział do apostołów, gdy Duch Święty zstąpi na was i otrzymacie Jego moc, staniecie się moimi świadkami. To jest zadanie, które Jezus zlecił apostołom. Tuż przed wniebowstąpieniem. Macie być moimi świadkami. Brak rozwoju strefy ludzkiej sprawia, że człowiek staje się egoistą i zaczyna być antyświadkiem. I tu pojawia się problem. Przy konferencji o Bożej Miłości kiedyś słyszeliśmy, że to, co blokuje też na doświadczenie Bożej miłości w człowieku, to spotkanie antyświadków. Kto to jest antyświadek? Ten, który zewnętrznie widać, że chce iść do Boga, określa się jako świadek Chrystusa, tak opowiada,
ale za Jego słowami nie idą Jego czyny. I wtedy ktoś, kto szuka Pana Boga, patrzy na takiego człowieka i widzi, no to ja nie chcę być takim kimś, takim chrześcijaninem. Że tutaj stoję w pierwszej ławce, składam ręce, a potem wchodzę w takie kłótnie, jeszcze trzymam swoją rację, jeszcze będę chodził po sądach, jeszcze będę udowadniał swoją rację, swoje zdanie. Dlatego, kiedy nie postępuję w formacji ludzkiej, zaczynam być antyświadkiem, czyli sprzeciwiam się misji, którą polecił nam Chrystus. Gdy do kościoła jerozolimskiego dotarła wiadomość, że w Antiochii poganie przyjęli dobrą nowinę o Jezusie, wysłano tam Barnabę, aby umacniał i jednoczył tamtą gminę. Po pewnym czasie doszedł również do niego Paweł i razem trwali w tej wspólnocie antiocheńskiej rok, nauczając ogromną rzeszę ludzi, która chciała poznawać Chrystusa. I potem w Dziejach Apostolskich mamy przepiękne zdanie, które określa wspólnotę antiocheńską. Dzieje apostolskie mówią, że w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Zobaczmy, że to nie uczniowie powiedzieli o sobie, że są chrześcijanami. Oni się tak nie przedstawili. To drugi człowiek, widząc życie tej wspólnoty, powiedział, to są chrześcijanie. Czyli kto to jest? Ten, który naśladuje Chrystusa. Wspólnota pierwszych chrześcijan była niesamowita. Nie mieli świątyni, nie mieli szat, nie mieli jakichś znaków rozpoznawczych. Tym, co ich określało, tym, po czym ich rozpoznawano, była niesamowita miłość. Inaczej traktowali dzieci od pozostałego ludu, inaczej traktowali nieprzyjaciół, starali się kochać miłością bezwarunkową. To jest to, co ich określało. Zadaj sobie pytanie, czy gdyby ktoś obecnie popatrzył na twoje życie codzienne w domu czy w pracy, mógłby o tobie powiedzieć, że jesteś chrześcijaninem? Nie znając ciebie, nie wiedząc, że należysz do wspólnoty, że może codziennie się modlisz, czy oceniając tylko twoje zachowanie, postępowanie, twój uśmiech, twoje słowa, ktoś powie, to jest na pewno chrześcijanin. Pamiętam, jak będąc już w seminarium podczas jednego z pobytów w domu, moja siostra kiedyś wzięła mnie na stronę i zapytała mnie tak bardzo szczerze, powiedz mi, Paweł, skąd ty masz w sobie tyle radości? Skąd ty masz w sobie tyle radości? Bo ja też się modlę i też chodzę do kościoła, a tak nie mam. I to jest właśnie to. Czy ja sobie wtedy pomyślałem, ja cię nie mogę. Co Pan Bóg robi z człowiekiem, że on nawet, że nieświadomie go używa, że my nawet nie wiemy, kiedy Pan Bóg się nami posługuje w takich prostych rzeczach, że ktoś widzi cię i mówi, no on jest inny. I właśnie tak mamy postępować, z tego ma wynikać nasza tożsamość i do tego prowadzić, że ktoś inny, patrząc na nas, zaczyna się zastanawiać nad swoim życiem. Jak to zrobić, żeby być taki jak ten człowiek? Tożsamość chrześcijańska ma to do siebie, że ona przede wszystkim emanuje na zewnątrz. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi, sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. I warto sobie już po roku formacji większości z nas zrobić rachunek sumienia. Czy twoja tożsamość, którą tutaj nabywasz, przy Panu Bogu, ciągle przyjmując Go do serca, emanuje na zewnątrz? Czy widzisz po kolei, jak z miesiąca na miesiąc twoje życie się zmienia?
Czy może stoisz w miejscu? Bo może się okazać, że ciągle dryfujemy, że niby te treści gdzieś tam są w naszą stronę kierowane, ale wszystko się odbija, jak grochem o ścianę. Ponieważ życie duchowe jest jak pewien system naczyń połączonych. Pan Bóg specjalnie wybiera sobie na przykład jedną osobę w rodzinie, w małżeństwie, w pracy, po to, aby od niej rozpocząć proces przemiany całego środowiska. I może właśnie ciebie Pan Bóg powołuje, abyś był tym punktem zapalnym. Tak jak kiedyś powiedział Pan Jezus do siostry Faustyny, że z Polski wyjdzie iskra, która zapali świat. Może ty masz być tą iskrą w swoim domu, ale czy jesteś tego świadomy? Że Pan Bóg tobą chce się posługiwać, aby wlewając łaski do takiego naczynia, jakim ty jesteś, z ciebie się wręcz wylewało i rozlewało na innych. Pamiętam swoją rodzinę, kiedy ja nawracałem się tak naprawdę, poznając Pana Boga jeszcze w szkole, w gimnazjum. Moja rodzina była wierząca tak o, niby wszyscy chodzili do kościoła, ale tak naprawdę gdyby mieli wyjaśnić, po co oni chodzą, jakie to ma dla nich znaczenie, to nie wiem, czy by odpowiedzieli. Ale kiedy patrzyłem na perspektywę lat, tak naprawdę już kończąc seminarium, zobaczyłem, jak wielki proces Pan Bóg zapoczątkował wtedy. Kiedy zaczął rozlewać swoje łaski na moje rodzeństwo, na moich rodziców, na moich dziadków, moje ciocie, wujków. I po kolei życie wszystkich zaczynało pomału się zmieniać. Oczywiście, to jest pewien proces, który cały czas postępuje. Ale Pan Bóg chce się nami posługiwać jako narzędziami, aby zapalać do miłości wszystkich. I to jest w Bogu niesamowite. I żeby jednak tak się działo, no to my musimy znać głęboko naszą tożsamość. W życiu chrześcijanina zawsze jest ten moment nadania przez Pana Boga nam tożsamości dziecka Bożego. I oczywiście jakby podstawowym i tym najważniejszym momentem będzie dla nas chrzest, sakrament chrztu, jako ten moment nadania właśnie tej godności dziecka Bożego, zmazania grzechu pierworodnego, gdzie wchodzimy w misję królewską, prorocką, kapłańską. Ale bardzo często poprzez nasze życie, przez nasze błędy, które popełniamy, przez grzechy, przez odejście od Pana Boga, co robi zły duch? Przez te lata zamazuje tą tożsamość dziecka Bożego. Ta perła, która jest w głębi serca, zaczyna być zasypywana różnymi rzeczami, doświadczeniami, emocjami, przekonaniami. I po wielu latach, kiedy tak naprawdę dochodzimy już do takiej, wydawałoby się, pełnej dojrzałości, tracimy tą tożsamość. I dlatego jesteśmy tutaj, aby poprzez formację i modlitwę odkrywać to, co jest głęboko. Zobaczmy, że w Piśmie Świętym ten moment powołania wiąże się często z nadaniem nowego imienia. Pan Bóg zmienia człowiekowi imię. Z Abram na Abraham. Z Szaweł na Paweł. Z Szymon na Piotr. Po co? Aby pokazać, że teraz na nowo masz nową tożsamość. Dostajesz nową misję. To, co stare minęło. Jakie jest Twoje imię? Zastanów się, jakie jest Twoje imię. Nie tylko to nadane na chrzcie, ale jakie jest Twoje imię, które określa Twoją tożsamość? Czy to jest imię król w Twojej rodzinie? Czy to jest imię przewodnik? Pomocnik? Pocieszyciel? Prorok? Nauczyciel?
Czy ciągle, kiedy stajesz przed sobą samym, może słyszysz z głębi serca, że jesteś nieudacznik, ciągle niespełniony w życiu, brzydki, niedowartościowany, pomiatany. Trzeba nam odkrywać w tej szkole człowieczeństwa, jakie jest nasze imię, które jest okryte tam głęboko. Imię, które określa i pogłębia tą tożsamość dziecka Bożego. I wcale nie chodzi w tym nadaniu imienia, żeby to był taki moment jednorazowy. Nawracam się, byłem na kursie Nowe Życie, Pan Bóg daje mi nowe imię i teraz ruszam. Nie. Pan Bóg chce pomału odkrywać przed Tobą Twoje imię. To nie jest jednorazowe rzucenie Mu się w ramiona. To jest postępowanie za Jego głosem. Ciągłe odsypywanie tego, co przykrywa to serce. Ponowne upadki, na nowo odkrywanie tego. I to wszystko prowadzi do decyzji fundamentalnej. Takie hasło już padło nieraz. Chrześcijanin, który zagłębia się w Pana Boga, dochodzi do momentu podjęcia decyzji fundamentalnej. Czyli nie jednorazowej decyzji wyznania Jezusa Panem, wyznania wiary, tylko poprzez te małe decyzje, pojedyncze, jednorazowe, zebrane przez lata przy głębokiej wierności przy Panu Bogu, moja decyzja zaczyna być już stała. I co ona sprawia we mnie? Że diabeł już tak łatwo nie będzie w stanie zmienić tej tożsamości. Ponieważ ja ciągle będę czuł, że mam głęboką tożsamość jasno określoną. I nawet grzech nie będzie w stanie mnie zniszczyć. Nawet różne życiowe burze nie będą w stanie mnie stłamsić. Ciągle będę szedł jak ta kobieta, która została uzdrowiona w dzisiejszej Ewangelii, która została wyprostowana przez Jezusa. Bo to jest postawa dziecka Bożego. Chrystus chce mnie wyprostować, a grzech sprawia, że zaczynam być pochylony. Że mój wzrok zaczyna się ukracać, zawężać i widzę tylko to, co złe. Święty Paweł w liście do Koryntian mówi, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a wszystko stało się nowe. Każdy, kto jest w Chrystusie, staje się nowym stworzeniem. Ma nową tożsamość. To, co stare minęło. Ale niesamowicie ważna rzecz. Czy to znaczy, że to, co stare, już na mnie nie oddziałuje? Oczywiście, że oddziałuje. I niestety błędem w ostatnich czasach jest takie podejście, że nawróciłem się, jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. I teraz sobie podkreślam stare życie taką grubą kreską. No nowy człowiek. Doświadczył Bożej miłości. Odbyłem super spowiedź. Teraz na przykład popularna jest spowiedź z całego życia. I tak się przygotowałem do spowiedzi z całego życia. Podkreśliłem życie kreską i zaczynam nowe. Do którego momentu? Jasne. Pan Bóg nadaje tą tożsamość nowego stworzenia. Jego wszechmoc sprawia, że On pozwala ci pewne rzeczy korygować, pewne rzeczy zwalczać, ale to nie znaczy, że to wszystko nie będzie wracać. I pewną ułudą jest myślenie, że skoro się nawracam i na przykład miałem dobrą spowiedź, byłem na jakichś rekolekcjach, i miałem pewien nauk, a teraz od miesiąca go nie mam, to już nigdy nie wróci. I tak się cieszę, dla wszystkim mówię, zostałem uwolniony. Diabeł tylko na to czeka. Żeby po takim pewnym momencie zachwytu przyjść ze zdwojoną mocą i wszystko wraca. I my mówimy, no jak to? No przecież jestem nowym stworzeniem. Po kurcie Nowe Życie, no już było tak super. No to chyba to nie ma sensu. Albo ja zawalam, albo nie wiem, albo Pan Bóg zawala. Nie.
Pan Bóg po to stworzył czas, żeby działać w czasie. I słowem chrześcijańskim jest słowo proces. Oczywiście Pan Bóg potrafi ingerować w sposób natychmiastowy, w sposób jednoznaczny i konkretny, ale przede wszystkim miłuje czas. I nie bójmy się zmieniać w czasie. Nie bój się, że po 2 miesiącach twojej intensywniejszej modlitwy wszystko dalej nie jest tak, jakbyś chciał. Nie bój się, że po 0,5 roku walki o twoje małżeństwo dalej nie ma takiej miłości, jakbyś chciał. Pan Bóg działa w czasie. Zobacz na punkt pierwszy i punkt do tej pory i zobaczysz, że to będzie wszystko rosło. Że Pan Bóg będzie przemieniał twoje życie, twoje małżeństwo, twoją rodzinę, twoje relacje. Ale to się będzie działo w pewnym procesie. I właśnie to będzie prowadziło do uwolnienia od nałogów, do kreowania tej nowej tożsamości, do kształtowania swojego charakteru i osobowości. Nie zaś jednorazowe momenty w twoim życiu. Jedna modlitwa, uzdrowienie duszy i ciała i moje całe życie się zmieniło. Reszta ma problem, nie jesteście takimi szczęściarzami jak ja, ale módlcie się, może i wam się uda, jak mi w Totolotka, wygrać ogromną łaskę uzdrowienia i przemiany życia za jednym wysłaniem jakiegoś tam Totolotka, prawda? No nie o to chodzi. I w naszym odkrywaniu tożsamości i kształtowaniu swojej osobowości wcale też nie chodzi o to, żeby aha, teraz mam zmieniać swoje człowieczeństwo, czyli tak, biorę swoje te najgorsze cechy i teraz przez 12 tygodni będę się trudził, aby wszystkie przenieść na stronę doskonałości. Byłem pyszny i teraz po 12 tygodniach jestem pokorny. Byłem leniwy, jestem pracowity. I tak z każdą ludzką cechą. Byłem gniewny, teraz się nie gniewam, jestem łagodny. Nasze kształtowanie tożsamości ma polegać na tym, że ja naśladuję Chrystusa. Mój kierunek to jest naśladowanie Chrystusa w Ewangelii. Ja chcę stawać się taki jak On. Dlatego w naszym podręczniku zawsze są fragmenty z Pisma Świętego, a nie traktaty psychologiczne i książki jakichś sławnych psychologów. I teraz takim, można powiedzieć, skutkiem ubocznym tej relacji ja Chrystus będzie to, że kiedy ja będę całkowicie wnikał w Niego, On mi będzie pokazywał, tu masz do przepracowania. Zwróć uwagę na to. Zwróć uwagę na tą relację. Zobacz, jak się denerwujesz niepotrzebnie. Bądź bardziej punktualny. Bądź bardziej odpowiedzialny. To Pan Bóg pokazuje te miejsca i On sam daje łaskę, że to wzrasta. Ale wtedy, kiedy mój wzrok jest skierowany tylko na Niego, na Chrystusa. I teraz trzeba mieć świadomość, że skoro patrzę na Chrystusa, no to mam uczyć się od Chrystusa mojej tożsamości, ale Chrystus to jest Chrystus nie tylko zmartwychwstały i chwalebny, ale też Chrystus ukrzyżowany. Dlatego nie łudźmy się, że nasze kształtowanie teraz tej tożsamości i kształtowanie tej sfery ludzkiej to będzie tylko wielka chwała, prawda? Że no my się staniemy takimi po ludzku świętymi, doskonałymi, bez złych cech. Raz to będzie wielka chwała i doświadczenie wielkich darów Bożych. W innym momencie to będzie naśladowanie Chrystusa cierpiącego, ukrzyżowanego. Kiedy te lekcje formacji ludzkiej nie będą owocowały. I kiedy to, co zyskamy po kilku tygodniach, w pewnym momencie się zatraci przez nasze chwile niewierności, słabości, cierpienia. Ale nie bój się, ponieważ ten krzyż zawsze będzie prowadził do chwały. I to, co jeszcze musimy sobie uświadomić, to to, że nasza tożsamość, ona składa się z kilku kręgów tożsamości. I to jest bardzo ważna rzecz. O co tutaj chodzi? Gdybyśmy sobie wyobrazili pewne koło i kolejne 3 koła wpisane w to duże, to tak wygląda nasza tożsamość.
Czyli każdy człowiek ma tożsamość ludzką, jako to największe koło, ale dalej mam tożsamość chrześcijańską, która zawiera się w tym ogromnym kole. Kolejny krąg to tożsamość powołaniowa, a ostatni to tożsamość charyzmatyczna. O co tu chodzi? Chodzi o to, że mam być człowiekiem i to jest moja tożsamość, jako ten główny krąg, czyli to już mi pokazuje, że nie będę zachowywał się jak zwierzę, nie będę szedł za moimi wszystkimi popędami, które są we mnie, nie będę szedł za tym, co chce moje ciało, będę używał rozumu. Czyli te kręgi nakładają na mnie pewne ograniczenia. Ale nie jestem tylko człowiekiem, bo jestem też chrześcijaninem i to też jest moja tożsamość. Więc mam kolejne ograniczenia, ograniczenia w cudzysłowie, bo w takim razie do tego muszę dołożyć to, że będę przestrzegał dekalogu, że będę starał się kochać miłością bezinteresowną, że będę starał się przebaczać, nie osądzać. I wydawałoby się, no, że to już jest dużo, ale to wciąż nie jest twoja pełna tożsamość. Ponieważ każdy z nas ma swoje powołanie i mamy tożsamość, która wynika z naszego powołania. I teraz ja jako kapłan w swojej tożsamości będę odkrywał to, że jestem powołany do tego, żeby służyć przez posługę sakramentalną. Będę odkrywał swoją tożsamość przez to, że będę służył drugiemu człowiekowi, prowadząc go do zbawienia, robiąc wszystko, żeby wyprowadzać tych, którzy są z dala od Pana Boga, właśnie do tego światła. Ale już inną tożsamość będzie miał małżonek, który będzie skupiał się na wzroście miłości, na pożyciu małżeńskim, bo to są rzeczy, które kształtują jego tożsamość. Ale jest jeszcze jeden krąg. Tożsamość charyzmatyczna. Ja bardziej jako kapłan będę się spełniał w tym, że będę posługiwał młodzieży, wspólnotom. Inny kapłan będzie bardziej skupiał się na chorych, cierpiących, inny na dzieciach. Ty jako małżonek będziesz miał dzieci i będziesz uczył swoje dzieci, w jaki sposób oni mają dorastać, będziesz je wychowywał. Inna osoba będzie bardziej skupiona na tym, jak służyć innym w swojej pracy, jako nauczyciel. To jest również charyzmat. I teraz, kiedy będę spełniony? Kiedy mój punkt będzie w samym środku? Kiedy ja będę znajdował się w tych wszystkich rzeczach, które są łączne dla czterech tych kół tożsamości, kręgów tożsamości. Jeżeli będę żył ciągle w tych wszystkich punktach wspólnych dla czterech kręgów, kiedy nie mam takiej świadomości i zaczynam lawirować, na nic moja tożsamość nie będzie się rozwijać. Właśnie będę czuł, że nie mam w sobie tożsamości. Jeżeli nie będę realizował tych kręgów, to jako kapłan będę szukał spełnienia gdzie indziej. Będę szukał w różnych rodzinach, w relacjach z kobietami i będę tam szukał swojego spełnienia, nie znając swojego charyzmatu, wychodząc poza kręgi, w których jest określona moja tożsamość. Jako małżonek będę szukał jeszcze poza małżeństwem, u przyjaciół, tylko i wyłącznie w pracy zawodowej. I tutaj zaczynają się problemy z tożsamością. Dlatego zrób sobie taką pracę domową. Zobacz, gdzie jesteś. Czy jesteś właśnie w tym ostatnim kręgu, który zawiera wszystkie wspólne cechy czterech kręgów? Czy może któryś ominąłeś? Czy może któregoś nie jesteś świadomy? I to przez to też nie wiesz, kim jesteś. Przez to ciągle szukasz.
jakie są konsekwencje bycia poza kręgami tożsamości. Właśnie to, brak spełnienia w życiu i problemy osobowościowe. Dlatego trzeba nam szukać tego, co wspólne. I pytaj Pana Boga, niech Ci wskaże to miejsce, te granice, w których powinieneś żyć. I to będzie Twoje spełnienie. Oczywiście łatwo się to mówi, natomiast jest to pewien proces asymilacji w naszym życiu, który ma na celu określenie się, gdzie jestem. Ale jeżeli będę świadomy tych kręgów tożsamości, jeżeli będę wpatrzony w Chrystusa, właśnie wtedy będę postępował. Właśnie wtedy będę się rozwijał jako człowiek. I teraz wszystko to, co wtedy będę zbierał duchowo, to będzie bardzo konkretnie osiadało w naczyniu, jakim jestem ja jako człowiek. Życzę więc tej formacji ludzkiej, w tej szkole człowieczeństwa, abyśmy stawali się coraz lepszymi ludźmi, to znaczy chrześcijanami. I niech inni takimi nas widzą. Amen.